Witam w naszych kolejnych robótkach z Kubusiem Puchatkiem. Zbliżają się Mikołajki, więc warto pomyśleć o prezentach i o tym, jak ładnie je zapakować. I zaprezentuję, jak zrobić takie opakowanie dla książki. Będą nam potrzebne prezent oczywiście, szary papier, wycięte wzory z karbowanego papieru. Za wzory mogą posłużyć nam foremki do pierniczków, taśma klejąca, klej, nożyczki, sznurek i świeże gałązki. To zaczynamy. Docięty papier do formatu książki. Zawijamy z jednej strony. Drugi koniec zwijamy, żeby powstał nam ładny, gładki rand. I zawijamy. To przyklejamy z dwóch stron taśmą klejącą. Końce zbijamy do środka. Nadmiar możemy odciąć lub zwinąć. Zawijam dodatkowo, żeby było ładne zakończenie. I przyklejam taśmą. Z obydwu stron. To samo robię z drugiej strony. Zawijam do środka. Zwijam, żeby był ładny rand, który będzie później tutaj widać. I przyklejam. Tak wygląda. Teraz zajmiemy się tym, co będzie na wierzchu. Zwykłym sznurkiem parkowym owijamy. Trzymamy sobie tak, tak, tak. Tak. I tutaj wychodzimy. Tak wygląda z tej strony. Zawiązujemy na kokardę. I teraz zajmiemy się dekoracją. Z tego papieru wycięłam już elementy świąteczne. Chwilę docisnę. Renifer też z foremki do ciasta. Przyklejam. Ponieważ jest to książka dla dziecka, żeby było bardziej wesoło, zrobię jeszcze takiego Mikołajka. Kółeczko z papieru, trójkąt z papieru. Wszystko to musimy połączyć, przykleić. I już mamy głowę Mikołaja. Do tego wytniemy trójkąt z płatka kosmetycznego. To będzie broda. Mały, cienki kawałeczek to będą wąsy. Dorysuję jeszcze oczy. I już nasz Mikołaj jest gotowy.
dokleję go teraz na nasz prezent. Tak wygląda. I jeszcze świeża gałązka. Pięknie pachnie. I nasz prezent jest gotowy. Dziękuję. Zapraszam do zobaczenia w następnych robótkach.